To są wyjątkowe osoby, bo poświęcają swój wolny czas. To jest weekend, a przyjeżdżają i słuchają o umieraniu. Dzień dobry. Na zajęcia. Tak, na zajęcia. Tak? Chodźcie, nie bójcie się. Ja jestem cały w strachu. Patrząc w oczy. Reportaż Dominiki Dębskiej. Do zajęć umieranie ludzka rzecz, praca z chorym nieuleczalnie oraz jego bliskimi wracamy po przerwie. Ona była spowodowana po pierwsze pandemią, po drugie budową. To są studenci medycyny. Ważne doświadczenie, dlatego że już po pierwszym roku widzą chorych, widzą cierpienie. Myślę, że będą dzięki temu rozumieć dużo więcej. W wakacje odezwał się do nas pan doktor z propozycją przeprowadzenia warsztatów z medycyny paliatywnej. My zawsze jesteśmy bardzo, bardzo chętni na takie wydarzenia. Praktyki nie da się nauczyć z książek. Właściwie w większości uczymy się o tym, jak wyleczyć i zdiagnozować choroby, a tak naprawdę nie rozmawiamy o śmierci na zajęciach, dlatego że są to takie bardziej tematy, bym powiedział, nawet filozoficzne. Przeważnie jest to sylabus, kończymy sylabus i kończymy zajęcia. Mam takie wrażenie, że nie powiedziano mi całej prawdy o tym, jak to jest, co to znaczy być osobą cierpiącą, albo mieć osobę cierpiącą w domu. I tu chcielibyśmy to z wami przedyskutować w jakiś sposób. Chcemy pokazać wam, jakie dolegliwości ma człowiek, który umiera, a ciągle jeszcze żyje. Bo dość często w takim stereotypicznym myśleniu o hospicjum umierania, a to już nic tam nie potrzebuje, morfiny w tyłek, święty spokój i tyle. Pokażemy wam, jak błędne jest to całe myślenie. Dzień dobry. Przepraszam bardzo, czy można? Proszę, proszę. Niech się rozbierze i położy. Słucham, pani doktor? Niech się rozbierze i położy. Niech się pocałuje w dupę. To był fragment filmu Pora umierać z Danutą Szachlarską. To był też ten fragment, w którym świetnie widać komunikację lekarza z pacjentem i jak to może wyglądać, jakbyśmy nie chcieli, żeby to wyglądało. Uświadamiamy to młodzieży. Jesteśmy o tym też przekonani, że to jest taka sama wiedza, taka sama umiejętność, jak wiele innych umiejętności społecznych. Że komunikacji też trzeba się nauczyć, też trzeba to wyćwiczyć. To, że chcą się czegoś dowiedzieć, to jest bardzo budujące. To przywraca po prostu wiarę w ludzi. A tę wiarę można stracić. No tak jest. Każdą wiarę można stracić. Ja pracuję ze studentami od wielu, wielu lat. Spotykam tych, którzy brali udział w tych warsztatach lat temu kilkanaście. Pamiętają je do dziś. Mówią, że nigdy już medycyna nie była taka sama po tych warsztatach. Oczywiście to jest ryzyko zawodów pomagaczy, każdego tak naprawdę zawodu, który styka się z innymi osobami, że możemy się wypalić, że możemy pójść w jakieś mechanizmy niekontrolowane radzenia sobie z tym stresem, który wiąże się z przekazywaniem trudnych informacji. I te niekontrolowane mechanizmy właśnie nas doprowadzą do uprzedmiotowienia pacjenta, który jest jednym z objawów wypalenia zawodowego. Jestem studentką pierwszego roku lekarskiego. W zasadzie to ja od zawsze chciałam pomagać ludziom, ale do samego studiowania medycyny popchnęło mnie harcerstwo. Byłam w drużynie ratowniczej, uczyłam się pierwszej pomocy, a potem zaczęłam uczyć dzieci. I tak mnie to trochę pchnęło do tego, żeby się więcej nauczyć. Ale wyobrażałaś sobie na przykład, że kiedyś w przyszłości będziesz musiała powiedzieć komuś, że umiera? Nie wyobrażałam sobie. Bardziej, że będę musiała powiedzieć o ciężkiej chorobie. I ja ze swojego doświadczenia wiem, jak tego nie robić na przykład, bo ja jestem pacjentem onkologicznym. Dobrze zrobiła lekarka, że poprosiła mnie, zadzwoniła do mnie, żebym do niej przyjechała. Weszłam do gabinetu i było, proszę usiąść, mam dla pani złą wiadomość. Wynik badania histopatologicznego potwierdził, że jest to nowotwór. Tyle, dostałam chusteczki do ręki. Była miesiąc przed maturą, także wiadomość, której się nikt nie spodziewał. Przez 2 tygodnie po jeżdżeniu od lekarza do lekarza, co teraz mam z tym zrobić, jak wygląda leczenie. Bo te informacje nie zostały mi przekazane na tej wizycie. Myślę, że to głównie wynika z ogromu pacjentów, którzy się przewijają w ciągu jednego dnia i że nie ma czasu na zastanowienie się, jak zrobić to bardziej empatycznie. A ja myślę, że to my powinniśmy wprowadzać te zmiany. Może niekoniecznie przedłużać wizyty do 2 godzin, ale mieć empatię do pacjenta to jest według mnie podstawa. No myślę, że ciężko, szczególnie jeśli wzorce, którymi powinniśmy się kierować, no są inne. Właśnie takie znieczulone. Większość lekarzy, z którymi mamy styczność na studiach, przynajmniej w moim odczuciu, już no nie zależy im aż tak bardzo na tym, żeby nawiązać jakąś relację z pacjentem, tylko żeby przejść przez ten dzień jak najszybciej, zrobić swoje obowiązki i tyle. Myślę, że to jest całkiem ciężki zawód, wymagający emocjonalnie i jeśli nie nauczysz sobie radzić z tym, no to prędzej czy później wypalisz się. Cały obraz tego mojego przejścia przez tą chorobę
no jednak spowodował, że wiem raczej, jakim nie być lekarzem, jakim nie chcę być. Taką osobą, która podchodzi do tego bez uczuć i mimo, że pacjent jeszcze się nie do końca pogodził ze swoją chorobą, to lekarz już umniejsza tej chorobie. Jak rozumiem, jesteśmy dogadani. Bo słyszałam w momencie, w którym nie mam tarczycy, to znaczy, że już nie mam raka. Mimo, że dalej borykam się z ogromnymi skutkami tego. Ma sytuację Wiesława u onkologa. Słuchamy, dobra? Nie u Wiesława rozpoznano raka grasicy. Po 2 latach pojawiły się przerzuty do trzustki oraz płuc. Wchodzi do onkologa. Onkolog zagląda w dokumentację i mówi. Na tym etapie choroby poleciłbym opiekę hospicjum domowego. Umieranie? Co byście wzięli sobie z tego sposobu rozmowy? Ja myślę, że teraz, kiedy wiemy, że pacjent jakby niewiele usłyszał, zrozumiał, można by po prostu zapytać, co by chciał wiedzieć. Bo czasami są pacjenci, którzy nie używają ciągle słowa rak czy nowotwór. I też nie zawsze wchodzimy w taką medyczną narrację, tylko trochę podążamy za pacjentem, na ile on jest w stanie mówić o tej chorobie, jak ją nazywać. Ja jestem na 5. roku i w swoim życiu próbowałem różnych rzeczy. Przez rok pracowałem na przykład w banku. Nie spodobało mi się to. A ja pracę lekarza widziałem po swoich rodzicach i o dziwo odradzali medycynę, dlatego że jest to naprawdę ciężki kawałek chleba i w dzisiejszych czasach pacjenci coraz mniej ufają nauce, coraz mniej ufają lekarzom i to czuć. Tylko że ja nie wiem, czy nazwę to powołaniem, ale mi się to po prostu podoba. Mi się podoba to, że ja mogę wpłynąć na czyjeś całe życie. Kogoś uratowałem. To jest tak unikatowa rzecz i taka dostarczająca wrażeń, można być super opłaconym informatykiem, tylko że siedzeniem przed tymi kodami, albo na przykład jak pracowałem w korporacji, ja nie czułem sensu. Dużo z nas idzie na studia lekarskie z takim nastawieniem, że to wygląda jak w filmach amerykańskich, a to tak nie wygląda. Byłam na praktykach na SOR-ze. I był pacjent 2. dnia, który miał sepsę, kolejnego dnia okazało się, że zmarł, jak z koleżanką dopytywałyśmy. Padł tekst od jednego z pracowników tego SOR-u. Jeżeli przyjechałby 70-letni pacjent z udarem, to czy też by warto było go ratować? I uderzyło to we mnie na tyle mocno, ponieważ u mnie w rodzinie mój dziadek jest po kilku udarach i żyje i dzisiaj byłam w stanie z nim normalnie porozmawiać, normalnie się przejść i no, człowiek jest w stanie świetnym tylko dlatego, że ktoś go chciał ratować. No i mnie motywuje to, że traktuję ludzi tak, jakbym sama chciała, żeby ktoś potraktował mnie albo moją rodzinę. A propos traktowania pacjenta tak po ludzku, też bardzo łatwo mi wpaść w takie zapomnienie. Dni potrafią być różne. Można przyjść w bardzo złym stanie psychicznym na zajęcia. Ciężko czasem zapanować nad profesjonalną mimiką, profesjonalnym zachowaniem. Często to zmęczenie, takie już, no kiedy koniec tych zajęć, też to widać. I żeby zachować ten taki profesjonalizm, szczególnie w momencie, kiedy my się tego uczymy, jest bardzo trudne. Też chorujemy na depresję. W środowisku lekarskim jest, szczególnie w Polsce, niestety duża hierarchiczność i sposób traktowania nas na zajęciach, przede wszystkim przez starszych lekarzy, wpływa na nas bardzo. Są ludzie, którzy mają na przykład problemy ze zdaniem danych przedmiotów. Tworzy się taka kula śnieżna problemów, gdzie niektórzy się martwią o utrzymanie, dlatego że u nas warunki są bardzo, bardzo drogie. To mówimy o kwotach paru, a nawet paru na 100 tysięcy złotych. Studenci martwią się, czy zdadzą do następnego roku, czy nadają się do tego zawodu, bo to też jest często taka presja. Czy podołam, wybrałam medycynę, więc muszę ją za wszelką cenę skończyć. A czasem po prostu może się podwinąć noga i teraz jak powiedzieć o tym rodzinie? Jak w ogóle poprosić rodzinę na przykład o pieniądze na warunek? To też dla niektórych jest nie do przejścia. I te studia, ja bym powiedział, że one są ciężkie nawet nie tylko dlatego, że jest jakaś takim mitem nawet już owiana ilość materiału, którą my musimy przyzwoić, tylko to psychiczne obciążenie. My się uczymy na żywych istotach, na ludziach się uczymy tego wszystkiego. To sprawia, że te studia są ciężkie. Nie tylko nauka. Nasze pokolenie jest dużo bardziej świadome niż pokolenie lekarzy, którzy nas uczą i my dbamy o nasze zdrowie psychiczne, o zdrowie psychiczne naszych pacjentów, często też rodzin, jak już jesteśmy na tych wyższych latach. Myślę, że może być pozytywna zmiana przez to, że nam się chce. Na zakończenie chciałam, żebyście Państwo wysłuchali fragmentu wypowiedzi naszego pacjenta, pana Jana, z przesłaniem do lekarzy. Czego pan oczekuje od lekarzy, którzy się zajmują tak poważnie chorym pacjentem? Przez ten ostatni rok, to większość byłem w
szpitalu i widzę, co dzieje się. A podejście niektórych lekarzy do pacjenta jest naprawdę straszne. Mhm. Tak? Jakąś radę dla młodych studentów, dla młodych lekarzy ma pan? Żeby mieli miłe podejście do pacjenta. To jest pierwsza rzecz. I nie odwalić, aby odwalić. Jak coś opyta, czy tego, to poświęcić te 2 minuty, 3. Dla pacjenta to jest dużo. Naprawdę dużo. Taka prawda. Jeżeli są jakieś pytania, to zapraszam. Obiecałem, że z jedną grupą mogę się teraz przejść po hospicjum. Podzielimy się na pół, bo nawet do sali wszyscy nie wejdą jednej. Dobrze? To chodźcie, dobrze? Tylko żeby połowa. Raz, dwa. Fajnie. Dzień dobry. Pani Mako, mogę wejść z państwem? Mogę, nie? Tak, chwileczkę pokażę. Chodźcie. Dzień dobry. Mogą o coś panią zapytać, czy nie? To pytajcie. No, cały dzień był zajęty z komunikacji z chorym. Jak się pani dziś czuje? Jak się pani dziś spało? Co dobrego? To dzisiaj ciężki dzień był. No, gdyż? Gdyż, no, zgubiłam jeden dzień. Naprawdę? No, widocznie leki tak zadziałały. Mogę troszkę o pani opowiedzieć? Tak. Pani jest u nas dlatego, że w domu przestały działać leki przeciwbólowe. Mam nadzieję, słuchajcie, że państwo będą u nas częściej. Czy ludzie tu obecni będą się, no, się oswoić troszeczkę? Tak. No, muszą się od kogoś uczyć, prawda? Idziemy, bawcie się dobrze, także kochani. Powodzenia, dziękuję. No, dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Trzeba im rzucić samych piątek w szkole. Dziękujemy. Jesteśmy w dziecięcym szpitalu klinicznym. Mamy tu zajęcia, wykłady, egzaminy. Po trzecim roku, już do roku szóstego, mamy zajęcia, które polegają na blokach i one są przy pacjencie najczęściej w szpitalu. Lubicie to? Bardzo, bo to jest taka nasza forma kontaktu z pacjentem, gdzie możemy zobaczyć, jak to jest i przygotować się do przyszłej pracy. Wyznania pacjentów, które słuchaliśmy podczas tych warsztatów, dały dużo do myślenia. Ten wywiad z panem Janem z wiadomością do lekarzy. Nigdy nie sądziłem, że 2 minuty dodane do tych 15 są w stanie aż tak bardzo zmienić. Wzruszyłam się bardzo przy tym nagraniu, dlatego że zobaczyłam prostego człowieka, który mówi o rzeczach, których my jako medycy powinniśmy się nauczyć. A usłyszenie tego od osoby, która tak naprawdę nie ma z medycyną nic wspólnego, było bardzo istotne i myślę, że zostanie ze mną do końca życia. Ja po tych warsztatach częściej patrzę w oczy. Był to reportaż Dominiki Dębskiej. W audycji wystąpili psychoonkolog Monika Ksepko i dr Paweł Grabowski z hospicjum proroka Eliasza oraz studenci kierunków lekarskich z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.